Hej, witajcie z Zorali, z tej strony Bobru, a na waszych ranach kolejny odcinek z gry Orkan Trail, przygoda czwarta, odcinek już szósty, więc jest naprawdę srogo, jeżeli chodzi o liczbę odcinków. Jesteśmy w Las Vegas. No i słuchajcie, tak na początek jak zwykle przypomnę o komentarzach. Komentujcie, a pojawicie się w kolejnej przygodzie, która pojawi się za jakiś czas. Będzie mała przerwa, no bo chcę w końcu kończyć ten Volant i zacząć też inne serie, ale oczywiście się pojawi. Ja do Orkan Traila bardzo lubię wracać, bo gra jest naprawdę spoko. No i cóż, kolejna informacja. Nie było mnie przez parę dni na kanale. Mieliście info w Facebooku, jeżeli nie lajkujecie jeszcze fanpage'a, to was do tego zachęcam, bo naprawdę warto. Tam są często takie informacje i naprawdę często jak jest zastój na kanale, to właśnie tam jest wytłumaczone. Właściwie prawie zawsze, rzadko kiedy nie daję żadnej informacji, co się ze mną dzieje. No, miałem parę rzeczy do garnięcia, sporo nauki, ale całe szczęście wszystko podawało mi się zaliczać, wyniki przyszły i mam teraz trochę czasu wolnego dla siebie, więc ponadrabiamy serię. Dzisiaj, o ile dobrze pójdzie, za 4 godziny około macie kolejny odcinek, bo chcę wam wynagrodzić jakąś tą przerwę weekendową i będzie dzisiaj o 12 i o 16. Ten o 12, kolejny o 16. Dobra, jobs. Nie opłacam się. Jaki jest upgrade? Nie opłacam się. Jak z tymi zapasami? Ja nic nie wiem. Zareperujemy auto zaraz. Scrapu 100, przyzwoicie. No, wszystkiego jest całkiem spoko. Trochę żarcie by się przydało, ale to zaraz pójdziemy na scavengera. Trade, czy jest jakiś trade? Nie ma. Dobra, w takim wypadku reperujemy auto. Jezus, ale mis. Ale mi dobrze poszło. A, najlepsza reparacja w całej serii. Co się łapie, dzieje, nie pamiętam. Dobra, jeszcze raz. No Jezu. To było słabe. No, patrzcie. Wow. Dobra, słuchajcie. Wystarczy tego naprawiania. Zacznijmy jak nasza drużyna. Esu, Jawka, ugryzieni. Kiepska sprawa. Łapa trochę chora. Słuchajcie, prześpimy się 5 godzin i od razu ruszymy na scavenger. Okej, jeszcze godzinka. I mamy low. Więc teraz 5 scavengers czeka. Że tak powiem, rutynowa robota. Nie powinno być żadnych niespodzianek. Ale żarcia. Na sam start, Jezu. Wybaczcie, jakoś mamy jakiś problem z gardłem ostatnio. I po prostu czasami jakoś nie wiem. Wow, ale szybko strzelam, no tak, bo mam teraz faster bullet perk, który umożliwia nam szybsze strzelanie. Jezu, naprawdę, póki skille 400 jakieś rakiety. O nie, nie, typku. O nie, nie, nie. Kasę chciał nam zabrać. Co za dupek. Do mnie się nie podchodzi. Ja podczas apokalipsy zombie jestem potworem. Większym niż trupy. Dużo żarcia, 50 dolców, 20 strapu. Czego chcieć więcej? Scavenge. Czego chcieć więcej? Nawet nie wiem, czy będziemy robić wszystkie scavenge, a patrzcie, ile leci czasu. Nie, no, porobimy. To się opłaca, naprawdę. Jak ja patrzę na ESA serię i widzę, że on nie robi tych scavenge, albo robi je w ogóle... Wow, pojawiły się dwie rzeczy naraz. Albo robi je na przykład jeden i jak jest, że tak powiem, activity, Jezu, polskie słowo. Jak jest jakby duża obecność zombie, to po prostu serce mi pęka. I chce mi się płakać, no ale cóż, typowe ESU, prawda? Typowe ESU. Dobra, tutaj fajnie się obawiliśmy. Złomu mamy chyba naprawdę dużo. 15 strapu, 50 dolarów. A strapu myślałem, że więcej mamy. Na misz oto. Kolejny scavenge. No, dużo żarcia na start. Ten zombie, tak jak mówiliście, jak na nie opatrzymy, to on. O Jezu. Misiek. Fuck. Dobra, trzeba zatrzymać go trochę. O cholera. Dobra, wynocha. No, brawo. Miśka jeszcze nie mieliśmy.
Co oczywiście jest fajną sprawą, nie? Musimy go przeczekać, przypominam, że nie da się go zabić, przynajmniej z tego co ja wiem. Kiedyś się nie dało, nie wiem, może w patch coś zmienili. Może jakby się trafiło go paręnaście razy shotguna, to jakoś byłoby lepiej, nie mam pojęcia. Anyway, bierzemy trochę żarcia jeszcze, no myślę, że już ostatni scavenge sobie pominiemy. Też nie chcę was zanudzać tym scavengeami, wiem, że częste scavenge są jak najbardziej fajną opcją, no bo jednak ciągle mamy dostęp do żarcia, do złomu, do medykamentów i do kasy, ale wiecie jak to jest. Patrzeć na takie scavenge, które średnio na odcinek dałoby się ich zrobić 10, biorąc pod uwagę to, że każdy jakby cykl dobowy ma 5 scavenge na activity low. Nie będę mówił po polsku, po prostu brakuje mi słowa ciągle. No aktywność no niby pasuje, ale też dziwnie brzmi. Aktywność to, no może w sumie nie tak głupio. Nie wiem, może ja po prostu już... Jest za późno, nagrywam jak zwykle o późnej porze. To jest u mnie klasyk. Wtedy mam po prostu spokój i mogę sobie bez problemu nagrywać, bez żadnych dźwięków w tle i tak dalej. A to już wiecie na pewno, Dobra, słuchajcie. Praca, no tak, to już sprawdzaliśmy, no to wyjeżdżamy stąd. Mamy tutaj opcję, żeby sobie pojechać przez radioaktywną strefę, ale myślę, że nie będziemy ryzykować. Nie na pierwszej przygodzie na nowym patchu. Wiem, że kolejne przygody będą na cięższym poziomie trudności, ale mimo wszystko dwie osoby zarażone, łapa jest chora wiecznie. Pojedziemy sobie do kopalni bezpieczną drogą i powinno iść dobrze. No, dużo żarcia mamy. O, łapa wyzdrowiała i mamy upgrade jakiś. O, taki sam, ale jazda. Dobra, jedziemy. 300 mil do kolejnego, że tak powiem, miejsca, czyli do tych kopalni. Use some gas to start fire. Naprawdę? Użyliście paliwa do zapalenia ogniska? Jedziecie już od paru dni, nie wiecie jak rozpalić cholerne ognisko? Bez paliwa? Kto spala paliwem? Jacyś kurczę bandyci w Borderlands. Tombstone, oczywiście podchodzimy do aeroplu. Here lies Ryan Worrell. Gnawed by Zed, now he's dead. 78 żarcia. Dziękujemy Ryan, dziękujemy. Serio, auto militarne, wojskowe, podjeżdża i nas przesłuchuje przez godzinę. Co to, kurwa, państwo policyjne? Jest apokalipsa, jedziemy sobie i tyle. O Jezu, otoczyły nas zombie. Słuchajcie, popróbujemy sobie może do pistoletu. Z tego co wiem, możemy strzelić 4 razy, tak widziałem przynajmniej USA. I że tak powiem, później dopiero musimy przeładować. To przeładowanie ostatnie jest dosyć długie. O Jezu. Jak widzicie zresztą. Ale no wiecie. Tutaj w ogóle mi daje się ten tykler, o której ja co prawda wiedziałem, ale ona jest taka trochę nieporęczna, żeby nakierować jakby... O Jezus. Ej, przegramy to. Chyba. Żeby nakierować na zombiaka i jakby samo nam strzeli w nie. Zobaczcie, coś w tym stylu, widzicie? Ale to jest takie jakieś dziwne trochę. Niby działa, ale nie ufam temu do końca. O cholera. Musimy trafić 2 razy w tego zombiaka. Dobra, udało się. Nie, to jest słabe. Ten pistolet jest słaby na to. On jest dobry na... jak się biegnie po tą skrzynkę na prawą stronę mapy. Dobra, znowu grobowiec. Raczej grób. Może czerwonka nie była taka zła, nie? Ostatnie słowa. O Jezu, współczuję. Dobra, udało się. W kolejnym odcinku myślę, że skończymy. Cały jakby ten. O Jezus, gang bandytów. Wow. W ogóle mówiliście, że te hopki nas przyspieszają, zaraz zobaczymy. A rzeczywiście, możliwe. Okej, okay, fajnie. To nie jest aż taki ciężki event. Myślę, że... O Jezu. To jest jak najbardziej do zrobienia. To jest animacja. Patrzcie. To jakbyśmy na dwóch kołach jechali przez pewien czas. O cholera, ale pułapka.
Dobra, nie dronią nas, nie ma szans. Trzeba by było być naprawdę pechowcem albo słabiakiem, żeby w to przegrać. Dobra, kopalnie, jakiś zenuś. Tutaj, wagony. Okej. $36 za bandytów. Lub 18, ale na normalnym. Okej, no to na normalnym weźmiemy. Weźmiemy sobie rifla. Mam teraz szybki strzał całkiem. Teraz naprawdę będziemy zabójcami po prostu. Patrzcie, teraz opuści lecą. Myślałem, że dwóch teraz zastrzeli mnie. Byłoby cudowne. Dobra, mała amunicji zmarnowaliśmy, właściwie więcej dostaliśmy na sam start niż zmarnowaliśmy, plus dostaliśmy $18. Teraz nie idziemy się tego, nie mam parcia na kasę, takio. Szybszy reload. Wiesz co, wywalimy metkit Scavengera i tak chyba znaleźliśmy może jedno metkita. A to biorę nie dlatego, że wszystko jest faster i fajnie, ale szybsze przeładowanie się przyda m.in. właśnie o shotguna, którego ja lubię używać, przynajmniej na tym poziomie trudności. Ceny nie są jakieś super. Naprawmy auto na pewno. Jakby się ktoś zastanawiał, co to za bulgotanie w tle. Za jakiś czas to sobie popijam energetyka. No między innymi dlatego, że... O Jezu, było tak dobrze. Między innymi dlatego, że właśnie jest dosyć późno i chcemy sobie troszkę się pobudzić. A poza tym, no... Czasami lubię sobie łyknąć energetyka na noc. Znaczy na noc, no może to głupio brzmi, ale na mnie energetyki ogólnie nie działają tak jak na zwykłych ludzi. Bo u mnie po prostu nie, mnie wcale tak nie rozbudzają. Może odrobinę, ale na pewno nie tak jak tym, którzy mówią, że wypiło energetyka i oczy jak 5 złotówki przez całą noc. Ja nie wiem. Może ktoś im dosypał coś innego. Dobra, dwa strapy za jeden medkit. Pojebało? Przepraszam, czy to jakiś, nie wiem, prima prilis? Typcze? Dwa strapy za jeden medkit. Śmiechu warte. Dobra, chyba nie musimy odpoczywać. Ogólnie olejemy teraz scavengera. Wydaje mi się. Bo teraz do Salt Lake City lecimy. Pablert oczywiście złamał kończynę. Zablokowały nas ciała leżące na drodze. Coś się dzieje, jakiś event. Jakiś typo podchodzi do ciebie i ma w ręku 100 pocisków. Nie potrzebuje ich. Zanim cokolwiek zdążymy powiedzieć, on odchodzi sobie. 100 pocisków za darmo. Typku, ratujesz nam życie. Już mieliśmy ich sporo. Dobra, słuchajcie, musimy się zatrzymać i chwilę odpocząć. Bo Pablort jest w takim stanie, że to może mu się coś stać, ale nie chciałbym tego. Ale nie wiem, czy jak HP spadnie do zera, to czy da się jeszcze wtedy coś uleczyć, czy wiecie, czy po prostu jest już koniec. Bo wiecie, może być jakaś animacja typu, że animacja jest sytuacja, że wiecie, że Pablort leży, czy chcesz na nim użyć medkita, coś w tym stylu. Ale wolę, wiecie, nie ryzykować. Jest stabilnie, niech tak zostanie. Nie wiem, czy paliwa nam starczy, ale powinno starczyć. Ja w sumie... O Jezus, łapa znowu ma to. Co to jest za choroba? Może to jakiś... coś wenerycznego, to ja muszę uważać. Sępy doprowadziły nas do żarcia. Miłe ptaszory, całkiem przydatne w tych czasach. To jakiś... bejsbolista. No i dobra, co tutaj mamy? Praca, za jeden muffler to nawet nie patrzę. Z częściami stoi mi dobrze. Czemu się same ulepszenia trafiają na o ten slot? Wszystko się trafia na o ten slot. Nie mamy nic na bottom na przykład. Znaczy no mamy prawie na wszystko, więc też nie da rzeczą jakoś. Trade, 5 ich paliwa. Za jedną naszą oponę. Nie, ale ja chciałem najpierw zobaczyć, halo. 4 ich złomu za jeden... Nie, 4 naszego złomu za jeden muffler, okej. 7 ich złomu za 38 naszego jedzenia. Okej. Chciałem zobaczyć, ile tutaj opony kosztują. 82, nie no, drogie są.
Drodzy są, nie opłacałoby się nam to. Słuchajcie, jeden upgrade walniemy sobie. Ta gra jest na tyle głośna, a na tyle dziwnie usłuchać na tubach, że muszę nagrywać po prostu z jedną słuchawką zdjętą, czajcie, czy to jest dziwne uczucie? Żadnej literki nie nagrywałem jeszcze. Dobra, słuchajcie, w mieście wszystko jest załatwione, wydaje mi się, więc możemy je opuścić. Czekajcie, może paliwko jedno kupimy? Dobra. No i teraz mamy 700 mil praktycznie. Do lotniska, airbase. O Jezu, horda zombie. Ravenus to jest wygłodniała, ale jest moderate. Więc, Dobra, poczekajmy chwilę, nie śpieszy nam się jakoś specjalnie. Agitated, też mówiliście co to znaczy. To też nie jest nic dobrego, to jest jakaś pobudzona, nie wiem. To jest dziwne określenia są używane w tej grze, naprawdę. A parcie nas się leczą. O Jezu, alert. Chyba mogłem wtedy próbować, bo była moderate i tego. Ravenus, nie no. Jest kiepsko. No czekamy, czekamy. W końcu przejdą, nie? Massive. To jest jeszcze większa. Łapa wyzdrowiała. Cholera, jasna. Czy mi człowiek zniknął? Dobra, zmniejsza się już. Dobra, poczekajmy jeszcze trochę. Nie śpieszę się jakoś, na żarcie jeszcze mamy. Spróbujmy, żeby jeszcze raz była taka mniejsza. Dosyć. Może spróbujemy? Kurde, nie chciałbym tak blisko stracić kogoś. Nie trzeba stać na merców, nie? Nie stać nas, właśnie, to jest problem. Czekamy. Nie chcę ryzykować, naprawdę. Moderate, dobra. Teraz możemy sprawdzić, chociaż jest alert. To może nie idzie aż tak źle. O cholera. Ojojojojoj. Dwa strapy i trzy fuela. To fajnie, poczekaliśmy tyle, żeby stracić. No dobrze, nikt nie został ugryziony dodatkowo. Znaliśmy trochę żarcia. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Chociaż z tym paliwem to jest kiepska sprawa. Mam nadzieję, że... T-Virus? Co to znaczy T-Virus? Jakie choroby nas łapią? Straszne. No, myślę, że z paliwem może być kiepsko, więc trzeba będzie je dokupić na jakimś postoju najbliższym. Ojejku, ludzie. No, Jezu, dużo się jedzie, ale no tak, przecież to jest... Bo 700 mil, czyli tak jakby dwie lokacje do przejechania. Jezu, o Jezu, patrzcie ile ma życia. Medkit. No, Af, jesteś droga do utrzymania. Przy życiu. Naprawdę jest kiepsko. Dobra, nie ma T-Virusa już. Łamiesz żebra. Na razie najwięcej szczęścia w całej drużynie ma Esu. Esu, prawda, został ugryziony, ale to właściwie jedyne, co mu się stało. Tak poza tym, do Pabert połamał chyba wszystkie kości w swoim ciele. Chcieli go porwać kanibale. Ogólnie łapie choroby często. Afka teraz ma swoją kolej. Łapa to też co chwilę jest chora albo coś łamie. A Esu sobie coś usiądzie, coś zniszczy. Niesamowite. Niesamowite, ludzie. Auto. Repernijmy raz. Fajnie by mi się 8 udało na perfekcie, ale to jest chyba naprawdę dużego wyczucia wymaga. O Jezu, teraz mam dobry run na to. No, nie taki dobry. Ale combo 8 jest. Dobra. Jedziemy, dojedziemy do lokacji i skończymy odcinek. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsza opcja.
Zepsuł nam się muffler, ale wymieniamy go. Chyba to był nasz ostatni. Więc z kasu też się robi. No, mówiłem? Łapa ma czerwonkę. Ajajaj. Coś słyszymy z radia, ale nie do końca wiemy co. Dobra, dojeżdżamy już do lotniska. To jest hangar. O Jezu, widzimy grupę zombie, która coś lub kogoś je. Dobra, jest baza. No, słuchajcie, w tym momencie skończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.